Siemanko, jeszcze taki króciutki filmik na koniec dnia. Słuchajcie, przed tym jak nagrywałam ten film, kiedy Andrzej pomaluje w końcu domek drewniany, nie wiedziałam o tym, że dzisiaj faktycznie zacznie się akcja malowania domku. No jestem pod wrażeniem, słuchajcie, bo generalnie po wczorajszych filmach, tam gdzie widziałam po prostu, że Andrzej jest deko wcięty, i właściwie na tych filmikach nie było mowy o tym, że coś ma być dzisiaj robione, mają być jakieś prace remontowe. No i tak sobie pomyślałam, mówię, kurczę, wczoraj tankował, no to zapewne dzisiaj też nic, nie? Że nic nie będzie robione. A jednak, słuchajcie, się pomyliłam, jednak już wleciał szocik, na razie jeszcze nie ma filmiku, ale pewnie jakiś tam wleci. Już, słuchajcie, część domku jest pomalowana, tam widziałam, że dół. Andrzej oczywiście trzeźwiutki, super, tako, bardzo fajnie, normalnie, jednak dotrzymał słowa, na trzeźwo malowane, mam nadzieję, że na trzeźwo, chociaż nie wiadomo, co tam później się działo przez cały dzień, ale to już mniejsza o to, ważne, że domek drewniany w końcu będzie wyglądał jako tako, no, jak się należy, a nie, kurczę, taki pomalowany, z penesem bożym na środku. Także no, fajnie, fajnie, że jednak się wzięli, słuchajcie. Kurczę. No, fajnie, że się wzięli, że Andrzej jednak dotrzymał słowa. Także zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Super, tym bardziej, że jest teraz fajne pogody już są, także farba będzie szybko schła. Także fajnie, fajnie. No, ale słuchajcie, jeszcze chciałam na chwilkę wspomnieć, bo widzę, że Papa Smurfik znowu zaczął streamować. Już coraz częściej są te live'y. Co prawda nie ma już tych rekordów, które były na samym początku, które były w grudniu. Mi szczerze mówiąc też za bardzo nie chcę się oglądać już tych streamów. Bogdan wrócił, wypuścili go już jakiś czas temu bodajże, bo teraz nie nagrywałam dłuższy czas, ponieważ bardziej angażuję się w tego TikToka, już wcześniej wspominałam. Ale coś tam mi mignęło, że Bogdan wyszedł i teraz jest tylko Janek, Jasiula i Bogdan, no i ta Gocha. I widziałam, że znowu jakieś, słuchajcie, akcje były z tą Gosią. Najpierw, słuchajcie, dają jej alkohol. Poza tym już nie wspomnę o reszcie. Ja oczywiście jestem antyalko, lepiej po prostu żyć w trzeźwości, no ale cóż, wiadomo po co są aktorzy brani, po to, żeby leciało money. Także cel jest tylko i wyłącznie jeden, tylko nie rozumiem jednej kwestii. Ja od samego początku już wielokrotnie powtarzałam, że ta Gosia to po prostu nie powinna być tam zapraszana, bo ona już nieraz odwaliła jakiś manewr. Odwalała jakieś, przez nią było szczerze mówiąc najwięcej dymów, poza tym później jeszcze gadała na tego Rafała, Rafał i tak z powrotem ją wziął na te streamy, a teraz też, dają jej tyle alkoholu, wtedy ona się napije, jeszcze jakieś, słuchajcie, pamiętam były takie dni, jak była w miarę trzeźwa, to jeszcze normalnie się w miarę zachowywała, ale słuchajcie, napije się, nie wiem, nachleje się na maksa i zaczyna, nie wiem, tam widziałam szota, że zaczęła atakować i Janka, i wyzywać, i coś tam z łapami już, w jakiś szał wpadła, jakby była opętana i chyba w końcu ją wyrzucili z tego domu. Najpierw dają jej alkohol, po to, żeby już była tak na maksa wcięta. Dobra, okej, ona jest dorosła, ale no wiecie bardzo dobrze, że ona nie jest do końca, że tam na wszystkie nie pali, to wszyscy wiemy, nie? Więc najpierw jest upijanie, a później wyrzucanie, nie wiem, nie rozumiem czegoś takiego. I później jeszcze widziałam się na szocie gadanie, że no niech teraz ją wezmą nawet trzeźwiałkę, bo ona tam później jeszcze waliła do tych drzwi. Cały czas jeszcze napierdzielała na te drzwi, nie wiem, chyba byczała, bo tam było cały czas słychać jakiś ryk, nie wiem, czy krzyki jej. Tylko, że jakaś tam sąsiadka, nie, zareagowała i zrobiła z nią porządek. Także no powiem wam, że znowu cyrki się dzieją, Tam już niech sobie piją. To ci, ten Bogdan, czy tamten Janek, Janek jeszcze jest najspokojniejszy z nich wszystkich, ten Jasiula to też tam, nie wiem, no też jest spokojny gość, ale no niestety, no ja jestem antyalko, więc nie jestem w ogóle za tym, żeby oni spożywali, no ale tacy są, wiadomo, takie są to osoby, które są uzależnione, więc muszą tankować. No niestety, tak już jest, także niech robią co chcą, w każdym razie ten Janek, chłopy za bardzo dymów nie robią, tylko najgorsze jest ta Gosia i ona sobie za dużo wypije, to wtedy po prostu odwala jakieś cyrki, nie?
Tak jak na tych shotach dzisiaj widziałam. No masakra. I nie wiem, i znowu takie, słuchajcie, dymy się dzieją. Ja się tak zastanawiam, przecież tam jakieś sprawy były w toku. Przecież jakiś czas temu jeszcze mówił, że są jakieś zakazy, że on nie może, ale już coraz częściej, już pieniążki lecą, już tam na jakiś nowy laptop, na ubezpieczenie. Tutaj troszeczkę wyremontowali to mieszkanie Janka. Tak doprowadzili, powiedzmy, w miarę do porządku, aby tam no, streamować. Jako tako jest doprowadzone do jakiegoś porządku. Ale słuchajcie, tak się zastanawiam, przecież twierdził, że musi się stawiać na policję, przecież on na pewno jest cały czas jakby pod, jest jakby na celowniku, na pewno oni go obserwują, co robi, przecież mówił, że ma zakaz tego streamowania, że tylko będzie odcinki wrzucał, a jednak słuchajcie, znowu jakby zaczyna i znowu dzieją się te same sytuacje, nie, on jakoś takie ma troszeczkę, tak jakby się niczego nie bał, miał na wszystko jakby wylane, także szczerze mówiąc, nie wiem. Dziwnie to wszystko wygląda, bo znowu, w każdym razie nie możesz tych, wiadomo, nie ma tych rekordów, które były kiedyś, nawet jak była Gocha, bo jest tylko około 3-4 tysięcy widzów, czasami nawet mniej i myślę, że już nie będzie, no ale pieniążki jako tako tam lecą, widzę, nie? Także, no tak się zastanawiam nad tym, nie? Na pewno jest przecież cały czas ta sprawa w toku i cały czas jest, wiecie, no obserwowany przez służby. A jednak, słuchajcie, jednak go korci cały czas i cały czas, nie wiem, pcha się w te streamy. Czyli widocznie, nie wiem, nie boi się niczego. Nie boi się tego, jakichś tam konsekwencji tego wszystkiego. No nie wiem, nie wiem. Tak naprawdę, tak na dobrą sprawę, to nikt nie wie, jaka jest prawda, nie? Może tam nie było wcale żadnego zakazu. Bo tylko on wie sam, jaka jest prawda. No. Także a na to, co tylko się widzi, nie wiem, na filmach, to co mówią, na shotach, czy gdziekolwiek, to trzeba też no, zawsze brać, zostawić sobie te kilka procent, czy ten jeden nawet procent, że to może być ściema, nie? No, we wszystko nie można wierzyć, nie. Także nie wiadomo, ile było w tym prawdy, jeżeli chodzi o ten artykuł 207 i w ogóle o ten zakaz, o te sprawy i tak dalej. No podejrzewam, że sprawy są, bo inaczej nie byłoby tej przerwy, nie? Którą tam zrobił. No ale że już znowu się pcha w te streamy i znowu zaczął, wyremontował specjalnie to mieszkanie właśnie Janka, no to tak troszeczkę, no. I znowu, słuchajcie, te dymy, nie wiem. Widocznie się nie boi, nie boi się konsekwencji. I jeszcze będzie starał się pewnie jak najwięcej tych pieniążków wyciągnąć. Dopóki pewnie nie ma jakiegoś, powiedzmy, wyroku prawomocnego, no nie? No, ale niech robi co chce, nie moja sprawa. Tylko tak się po prostu zastanawiam i rozkminiam nad tym wszystkim. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, miłej nocki, pozdro.